Jesteśmy zaskoczeni dwójnasób. Raz inicjatywą miasta Gdańska i pana prezydenta, który umożliwił nam tutaj wystawienie się, a drugi raz mieszkańcami miasta Gdańska i myślę, że całego Trójmiasta, ponieważ naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej nawały gości. No, dzień wczorajszy to naprawdę tam było kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy odwiedzających praktycznie cały dzień tłok, a to, co się dzieje dzisiaj, czyli niedziela, to już naprawdę jest jeszcze więcej, myślę, że dwa razy więcej ludzi niż wczoraj. Czy miasteczko było udane? Myślę, że tak, ale te historie, czy było udane? Myślę, że tak, ale te pytania należy raczej skierować do publiczności, chociaż patrząc na ich twarze, na zadowolone dzieci, bo dla nich to była przede wszystkim impreza. Myślę, że całe te dwa dni to jest naprawdę sukces. Sukces miasta Gdańska, które wymyśliło taką imprezę, które umożliwiło nam, rekonstruktorom, tutaj wystawienie się. Zaprezentowaliśmy 6 rekonstrukcji historycznych, 2 w dniu wczorajszym, 4 w dniu dzisiejszym. Czeka nas jeszcze tutaj parada pojazdów zgromadzonych oraz na sam zakończenie ładowanie pojazdu PTS na lawetę, ale należy podsumować to jednym słowem. Było bardzo dobrze.